Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, na pewno wszyscy są zbulwersowani sytuacją, jaka została napisana na naszej stronie internetowej, a ogłoszona przez firmę Janpol, że nagle z dniem 25 marca, czyli z dniem dzisiejszym, zawiesiła wszystkie kursy. Czym to było związane? Związane było z tym, że o godzinie 13.30 premier Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił, że wprowadza nowe restrykcje. Oczywiście one są bardzo potrzebne, ale one bardzo komplikują życie. O co tu chodzi? Od dnia dzisiejszego w komunikacji miejskiej w danym autobusie, w danym busie nie może przebywać więcej osób niż 50% miejsc siedzących. Związane jest to oczywiście z bezpieczeństwem dla ludzi, ochroną przed wirusem. W sytuacji, gdy rano do pracy jeździło kilkadziesiąt osób, wyobraźmy sobie, takie mamy dane, że jeździło 45-50 osób w autobusie 55-osobowym, bo tyle miało miejsc siedzących, a w autobusie, które miało 50 miejsc siedzących, 40 osób, 50 miejsc siedzących to jest tylko 25 osób może tylko przebywać w danym autobusie. W związku z tym z dnia na dzień przewoźnik musiałby wprowadzić do obsługi na tej samej trasie zamiast jednego autobusu dwa autobusy. Związane to jest oczywiście z kosztami, ale też z dostosowaniem takim sanitarnym, ponieważ autobusy, które były przewożone, nie miały strefy buforowej dla kierowcy, w związku z tym kierowcy nie chcieli przyjść do pracy i jeździć w takich warunkach, bo wiadomo, że nie ma biletników, nie ma w takich autobusach czytników biletów, bilety są w czasie nie sprzedawane oprócz miesięcznych, więc bilety były wszystkie kupowane u kierowcy. Kierowca nie chce mieć w tej chwili kontaktu przy kupnie biletów. Wczoraj i dzisiaj trwały cały czas rozmowy i dobra wiadomość to jest taka, że na ten okres, mam nadzieję, że na okres do świąt wielkanocnych uruchomimy dla mieszkańców gminy Radów przejazd autobusowy na tej samej zasadzie, co były do tej pory. Proszę Państwa, na pewno na stronie internetowej, proszę śledzić stronę internetową Janpolu i tam się ukażą wszystkie informacje. Z tego, co rozmawiałem z prezesem firmy Janpol, doszliśmy do porozumienia, że wszyscy mieszkańcy o tej samej porze będą odbierani z przystanków z gminy Radów i będzie przejazd autobusowy dalej do miejsc pracy, do Tarnowa. Dziękuję też za wyrozumiałość, ponieważ to generuje dodatkowe też koszty przewoźnikowi, ale w trosce o to, że musimy jakoś dojechać do pracy, póki zakłady pracy są otwarte, a wiemy też, bo też miałem telefony od zdenerwowanych mieszkańców, że mają poumawiane wizyty lekarskie, których czekali kilka miesięcy i chcą się dostać, a nie mają własnych samochodów, więc to na pewno jest dobra wiadomość. A poza tym proszę zauważyć, nawet chcieliśmy umieścić taką aplikację, czy weźmie do pracy, ale dzisiaj, gdy są tak restrykcyjne jakieś nakazy spotykania się, że powyżej dwóch osób nie może się spotkać, więc nawet te pojedyncze samochody, co jeżdżą z osobami nie mogą po prostu wziąć więcej niż dwie osoby. Więc trudno, żeby w jednym w samochodzie jechało pięć osób. I to są takie utrudnienia. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić rozmowy, jakoś dojdziemy do porozumienia z przewoźnikiem, a w przyszłości też ogłosimy przetarg na pewne linie autobusowe, a przede wszystkim też muszę powiedzieć, że transport międzygminny jest zadaniem starostwa powiatowego. My mamy zorganizować i możemy zorganizować transport wewnątrzgminny, a już jeżeli tu, gdzie gmina Wieczyrowice, Radów i Wierzchosławice, tym problemem powinno zająć się starostwo powiatowe. Pisma wcześniej już poszły, ale jeszcze w dniu dzisiejszym
wszystkie gminy wyślą pismo do starosty powiatowego, aby ja najszybciej zajął się tym problemem. Proszę Państwa, restrykcje są coraz większe, ale proszę się dostosować do nich. To jest wszystko dla naszego dobra, aby ta pandemia, która rośnie i w tej chwili mamy już prawie 1000 przypadków, 12 osób śmiertelnych, a widzimy, że stale to rośnie, aby to wszystko zostało przehamowane, abyśmy mogli wszyscy wrócić do normalnej pracy, a uczniowie po świętach wrócić do szkół. Wiem, że rozmawiałem z dwoma paniami dyrektorami szkół, że są prowadzone zajęcia, że cały czas nauczyciele mają kontakt z dziećmi. Wiadomo, że są problemy tam, gdzie w danym gospodarstwie jest trójka dzieci albo więcej, a jest jeden komputer, więc ten przekaz jest bardzo ciężki tych zadań. Rodzice narzekają, że jest coraz więcej, ale my to wszystko jakoś kroimy. Musimy jakoś przetrwać ten okres i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pamiętajmy o tym, że to na pewno też widzę, że na stronach internetowych parafii umieszczają. Wszyscy wiemy o tym, że w kościele nie może się gromadzić więcej niż 5 osób. Oprócz księdza oczywiście obsługi liturgicznej, także wszyscy możemy się pomodlić w dobrej wierze w domu, mieć kontakt z Bogiem, a poza tym módlmy się wszyscy o nasze zdrowie, aby ta plaga nie dotarła do nas wszystkich. Na dzień dzisiejszy uruchomiliśmy już też w Urzędzie Gminy wideokamerę, w którym można będzie się kontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego i wszystkie sprawy, które da się nam załatwić, będziecie w jakiś sposób wpuszczani i te sprawy będziemy załatwiać, ale prosimy bardzo o rozmowy telefoniczne, o mailowe umawianie się, żeby ten kontakt z pracownikami był jak najmniejszy. Wszystkie wiemy, że jest taka wspaniała akcja szycia maseczek. Wiem, że do szpitala, do Dąbrowy Tarnowskiej nawet nasze seniorki szyły. Ośrodek Zdrowia w Radomiu jest zaopatrzony, następny Ośrodek Zdrowia w Zabawie. Strażakom uruchamiamy zakup niezbędnych środków do ochrony osobistej, aby w razie czego mogli wyjechać do pożarów, do miejsc, w których jest kwarantanna, bo wszędzie jest tam bezpiecznie, ale w tych miejscach, gdzie są osoby objęte kwarantanną, żeby mogli wykonywać swoje czynności i ratować nasze życie. Na dzień dzisiejszy w gminie Radów jest objęte 44 osoby kwarantanną. To są zazwyczaj osoby, które nie miały kontaktu z osobami zarażonymi, ale tak zwana to jest kwarantanna graniczna, przyjeżdżają za granicę i obowiązuje ich kwarantanna 14-dniowa. Wszystkiego dobrego, pomyślności.